Dzień dobry. Kolejny dzień, kolejne przygody. Jesteśmy jeszcze w Tczewie i sobie wyjeżdżamy taką oto piękną drogą rowerową. To jedyny odcinek jak na razie drogi rowerowej, bo tak normalnie to szlak prowadzi ulicą. A w Tczewie jest piękna ścieżka. Na razie przerwa na kawkę i na bułeczkę w piekarni. I ruszamy dzisiaj dalej. Dzisiaj nie mamy dużo. Wczoraj powiedziałem, że mamy 70. 70 to my mamy w przedostatni dzień. Dzisiaj mamy tylko chyba około 30. Ale już będziemy nad morzem. Tak więc o to chodziło, żeby być trochę nad morzem. A Tczew, no niestety ładny jest tylko w rynku. Proszę Państwa, wjeżdżamy na wał. Wygląda, że drogą rowerową bardzo piękną. Oczywiście z tabliczką, że dofinansowane. No i tutaj jest fajnie oznakowany ten szlak. No my jedziemy jeszcze 20 km, to znaczy w sensie my za ten Kiezmark, tak, jakieś 5-10 km za. No w każdym razie tu jest chyba punkt widokowy. Domyślam się, że na Wisłę. Tak więc zobaczymy. No będziemy jechać wałem, więc pewnie będziemy cały czas jechać wzdłuż rzeki. Ale jak jest, a tam widać miasto Tczew. No, do wody to jest kawałek. Ale za to, tak jak mówiłem, ścieżka zapowiada się bardzo przyjemna. Ciekawe jak daleko. No to proszę Państwa, dobra i zła wiadomość. Dobra jest taka, że dzisiaj jest chłodno i jak się jedzie po wale, to łeb urywa, tak wieje. Zła wiadomość, zapomniałem, że jestem w Polsce i drogi rowerowej tej pięknej mieliśmy 4,5 km. I ona się skończyła, już po wale nie idzie. Teraz jedziemy czymś takim. I tego czegoś mamy aż 10 km, więc stwierdziliśmy sobie, że zjedziemy z tego i będziemy jechać wioseczkami. Bo po tym to nie będziemy na pewno jechać tyle kilometrów, a wioseczki wzdłuż tej drogi i tak prowadzą i tak. A przeczytaliśmy sobie w internecie, że po pierwsze są tam sklepy, a po drugie jest tam sporo domów podcieniowych. A my takie rzeczy lubimy. A tu znaleźliśmy jakieś takie dzikie kąpielisko. Znaczy znaleźliśmy, no, tędy szlak prowadzi ogólnie. Tam prowadzi szlak, w sensie w tamtą stronę, po tych wałach i po tej terkotce. No i jak mówiłem, zjechaliśmy sobie do wioseczki. Tylko proszę nie pytać, co to za wioseczka, bo wyjechaliśmy w środku, więc nie wiem. W każdym razie takie piękności tutaj są i dlatego się zdecydowaliśmy tutaj zjechać, bo jak mówiłem, są tutaj domy podcieniowe. Są tu sklepiki, no i takimi wioseczkami się jedzie jednak dużo przyjemniej. Może będzie tu informacja, gdzie jesteśmy, ale chyba nie. No i takimi wioseczkami po prostu będziemy sobie jechać wzdłuż szlaku. Bo się ładna droga skończyła. Co prawda są to płyty betonowe. Takie troszeczkę mniejsze niż standardowo. Ale jednak wolimy takie coś. Wow! Otwarte! Petarda. Otwarte ruinki. I bardzo stary cmentarz. I to chyba jakiś niemiecki grobowiec. Przynajmniej czcionka niemiecka. Grobowiec rodzinny Wessel. Tak, niemiecki. Dobra, wchodzimy do kościółka.
A dokóż te drzwi prowadzą? Troszkę ciemno, zrobimy troszkę jaśniej. O, zakazu wejścia nie było. Dobra, dosyć wysoko się idzie. I aha, idzie się tu. No fajne ruinki. Ale za wiele nie widać. No dobra, to jedziemy oglądać te podcieniowe domy. Wow, wow, wow. Piękność. I sobie ludzie mieszkają w takim czymś. A normalnie to się widuje prawie, że w skansenach. No i tam gdzieś w krzakach powinien być drugi taki. I proszę, przy tym domu jest całusieńka historia. Więc zaraz porobię zdjęcia, to Państwo sobie mogą poczytać. No niestety drugiego nie widać, bo jest w krzaczorach. Ale jedziemy dalej, bo to nie koniec wioseczek. No i kolejna wioseczka, to już chyba trzecia, w sensie no nic wyjątkowego nie ma w tych wioseczkach, po prostu przyjemniej się jedzie. No na pewno przyjemniej niż po tamtej Terkotce. No i sobie na wioseczkę zajechaliśmy, chillujemy się przy piwku cytrynowym z takimi widoczkami fajnymi. No i okazało się, patrzyliśmy sobie teraz na mapę, że ten szlak rowerowy za jakiś czas z powrotem wróci, w sensie będzie ścieżka rowerowa, więc podjedziemy zobaczyć, jak ona wygląda. A póki co, no to jedziemy po prostu główną drogą, niezbyt uczęszczaną, mamy środek tygodnia. Poza tym, no przez takie wioseczki to za dużo aut nie jeździ. I tak sobie jedziemy i oglądamy kościółki, tu gdzieś też jakieś domki fajne. Pogoda dzisiaj jest super, bo jest ciepło, ale wieje wiatr. No to czyli jest chłodno. No i cały czas dreptamy sobie tymi wioseczkami. Za 3 km niby mamy wjechać na szlak. No wybraliśmy sobie właśnie przejazd takimi wioskami. Choćby i z takiego powodu. Cudo, czyż nie? Szkoda, że zamknięty. I tak fajnie się złożyło, że jak zjechaliśmy z tej wisielanej trasy rowerowej przed tą Terkotką, to wjechaliśmy na czarny szlak rowerowy. I tak się złożyło, że tenże szlak jedzie koło takiego szlaku. Mennonitów. I akurat wioseczki, które mijaliśmy, były z kościółkami
tak jak już pokazywałem. Tak więc całkiem spoko. I tu jest kolejny. A my tutaj już wjeżdżamy z powrotem na wiślaną trasę rowerową. Skoro jesteśmy już przy tym kościele, to z opisu wynika, że gdzieś tutaj na ścianie wschodniej są wyryte w cegłach imiona, nazwiska i daty. Więc idziemy szukać. Tylko że nie wiem, gdzie jest wschód. Więc obejdziemy to całe. No to najstarszą datą jest 1602 rok. No, wygląda to, jakby to dzieciaki się gwoździem bawiły. No ale to są oryginalne podpisy i daty. No taka ciekawostka. No dobra, no to wracamy tym razem już na szlak, bo tu właśnie w tym miasteczku z powrotem da się dostać na nasz szlak. Nie jestem pewien, czy ten czarny wjeżdża na szlak, ale to zobaczymy. No i akurat pomnik przyrody też tu jest. Tak wnioskuję po tabliczce. Dobrze wnioskuję. No i tak jak wspomniałem, wjechaliśmy z powrotem na tą drogę rowerową. Okazało się, że jest bardzo ładna, taka jak była w Tczewie. I dokładnie przejechaliśmy nią 5 km, czyli szlak czarny skręcał w prawo, a my w lewo, od razu na wał. I tam w tym miejscu zaczynała się ta droga. No są to fajne już mory porobione, tak więc spoko. Ale tamten odcinek tośmy sobie darowali, bo to bez sensu. Też prowadził szlak wałem, tyle że bez tej dróżki rowerowej, zwykłymi płytami albo już czasem bez. A my o tym wiedzieliśmy, dlategośmy sobie to skrócili, znaczy no nie skrócili, no jechaliśmy wysoczkami wzdłuż szlaku. No i tyle. Do Gdańska stąd zostało 27, no my nie będziemy jechać, bo my za 8 km przekraczamy Wisłę i przebijamy się na drugą stronę i później już wracamy. A tu koteły, ale pewnie się nie dadzą pogłaskać. No to jeszcze jedna ciekawostka, można tak powiedzieć. Będąc sobie w tym miejscu, do Świbidna zostało 10 km. I tam jest przeprawa promowa, żeby sobie przepłynąć przez Wisłę na drugą stronę. Ale to sobie trzeba tutaj w tym morze sprawdzić w internecie, czy ta przeprawa promowa działa, bo jeżeli nie, to będziecie musieli się wrócić, bo tylko tu będzie można przejechać przez Wisłę mostem. A myśmy sobie sprawdzili, więc nie musielibyśmy wracać, no ale przeprawa promowa na szczęście działa. Bo jakby co, nie działałaby z jakiegoś powodu, choćby niskiego stanu wody, no to byśmy sobie przejechali po prostu przez most. To tak w razie, gdyby ktoś chciał się kiedyś przejechać tym szlakiem. I kolejny nowiutki, piękny mor. Przy jakiejś chyba śluzie. Są piękne śmietniczki. No wszystko jest prawie cacy, tylko gdzie są kibelki? Czemu tu nie ma żadnego tojtojka? Łukasz, przesadzasz. Jak oni później te tojtojki opróżnią? A no tak. Trzy wielkie ciągniki koszą trawę. Więc ogarnęliby wywóz tojtojków. Ale to
czepiam się. No dobra, zobaczmy, na co patrzymy. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. Tu jest przeprawa promowa. Tak więc już tuż, tuż. Albo my śpimy sobie, chyba nie mówiłem, nie? W Mikoszewo. Proszę bardzo, jak się pięknie jedzie dzisiaj. Nie było można zrobić tego przed sezonem. No i dojechaliśmy. Tam w Kraczorach jest nasz nocleg, ale nie będę się tym chwalił, bo to jest ośrodek wypoczynkowy. My takich błędów nigdy nie popełniamy, no ale nie mieliśmy wyjścia. Teraz sobie idziemy na plażę, a najkrótsza droga na plażę to po prostu trzeba się wdrapać na takie wydmy, co jest masakryczne. Natomiast no, co do noclegu, no to no nie wynajmujemy takich ośrodków, bo to jest po prostu, nikogo nie obrażając oczywiście, całe mnóstwo ludzi na jednej kupie w pokoikach z dekturowymi ścianami. Tak więc już wiemy, że będziemy mieli nockę zerwaną i to na dodatek dwie, bo sprawa wygląda tak, że stąd jutro sobie jedziemy do Piasków. W Piaskach się prześpimy, no i z Piasków wracamy i znowu śpimy tutaj w tym samym miejscu. Czyli przez Booking zamówiliśmy sobie po prostu dwie doby z dobą przerwy. Booking pozwala wynajmować na jedną dobę takie noclegi, jeśli sobie nikt tego nie zastrzeże, a oni sobie nie zastrzegli. A myśmy to wynajmowali 3 miesiące temu, a się okazało, że właśnie sobie to zmienili, zastrzegli, no bo ogólnie rzecz biorąc tu w okolicy nigdzie nie da się wynająć nic na jedną noc. No więc pani zamotała się, Booking zamotał się jeszcze bardziej, no i pobrał nam za dwie doby nocleg, a pani wynajęła nam ten pokój na 3 doby. Tak więc no mamy ogólnie rzecz biorąc, no przez jedną dobę nikogo w tym pokoiku nie będzie, no ale to jakby to nie jest już nasz problem, więc tak czy siak będziemy próbowali tutaj spać 2 noce. No a teraz idziemy na plażę, jak wspomniałem. Z tym, że to będzie taka dłuższa wycieczka, bo to jest jakiś 200 km w jedną stronę. No w sensie dla nas to żaden problem, nie? Tylko to jest najkrótsza droga po prostu. Przez takie wydmy i przez las. Tak więc widzimy się już na plaży. I nawet, że ludzi nie ma. No fakt, że jest 17:20. A tam jest ciekawostka, mam nadzieję, że mnie słychać. Jest na morzu wyspa. I to jest taka Mewia Łacha. To jest rezerwat przyrody. A to jeśli kogoś interesują takie rzeczy. No fantastyczna sprawa.
proszę Państwa, stało się. Dotarliśmy na sam koniec szlaku wiślanego i na sam koniec Wisły. W sensie Wisła tutaj wpada do morza. Czyli odwiedziliśmy Wisłę w miejscu, gdzie zaczyna swój bieg. No i dzisiaj kończymy w miejscu, gdzie wpada do morza. Co prawda nie przyjechaliśmy tu rowerem, ale przyszliśmy sobie na piechotę, bo z naszego zejścia 88 tu jest 1,5 km, ale to też się liczy. U źródła Wisły też nie byliśmy na rowerze, więc nie ma to znaczenia. Idziemy na sam koniec, gdzie się już łączy z morzem. No to teraz dla odmiany, żeby nie wracać plażą, to idziemy sobie takim deptaczkiem wzdłuż Wisły. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. O Jezu, teoretycznie powinniśmy dojść no, w miejscu, gdzie pływa prom. No i stamtąd sobie wrócimy po prostu do pokoju. No chyba, że się uda gdzieś wcześniej wejść do lasu, no ale tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie no, jest tu ułożona ścieżka, dokądś musi prowadzić. A dokąd? No to zobaczymy.